Witam, zapraszam na porównanie składanych zabezpieczeń rowerowych firmy Abus. Zacznę od najlżejszego 6055 Lite, które zmieści się nawet do kieszeni. Występuje w kilku kolorach i dwóch długościach, przedstawianej krótszej 60 cm mini i przedłużanej 85 cm. Następna wersja 5700 jest większa, ma 80 cm i jest dużo cięższa. Kolejny, jeszcze większy wariant to 6000 lub tak jak ten 6100, gdyż wszystkie zabezpieczenia Abusa występują w wersji na kluczyk lub kod. Ostatnie najmocniejsze i najcięższe zabezpieczenie to 6450 Granit X Plus, poprzednik obecnego 6500. Abus opracował swoją własną skalę bezpieczeństwa i te zabezpieczenia są w kolejności od 7 do 15 poziomu. Ich odporność rośnie wprost proporcjonalnie z wagą. Droższe 6000 i 6500 mają też bardziej zaawansowane kluczyki. A jeśli jestem już przy kluczykach, to znając ich numery lub mając kartę Abusa, można zamówić sobie zapasowe klucze lub dodatkowe zabezpieczenia z taką samą wkładką, dzięki czemu jednym kluczem otworzysz wiele blokad. W ramach ciekawostki dodam, że są też wersje z wbudowanym alarmem reagującym na ruch. Żeby przyspieszyć zakładanie, najmniejszy 6055 jako jedyny posiada automatyczny, samozamykający się zamek. Moim zdaniem takie składane zabezpieczenia są świetnym rozwiązaniem i każdy może wybrać odpowiedni dla siebie model. W odróżnieniu od uloków czy łańcuchów zajmują mniej miejsca i łatwiej je transportować. Na początku trudno nimi spiąć rower, ale jak już zna się odpowiednią technikę, nie stanowi to problemu. Jeśli chcesz dodatkowo utrudnić życie złodziejowi, użyj paru zabezpieczeń lub dodaj chociaż takiego malutkiego, nieważącego prawie nic hiploka, o którym mówiłem w moim wcześniejszym filmie. Link do niego znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Pamiętaj, że im dłużej złodziej będzie musiał walczyć z blokadami, tym bardziej ryzykuje i się zniechęca. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!